Witam wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie na kanale Swayplay. Racuszka! Dzisiaj pragnę zaprosić was ze mną do Nowigradu. Mówią, że kto zdobędzie Nowigrad, zdobędzie północ. Bogate, wolne miasto zawsze jest łakomym kąskiem. Wciąż znalazły się ciekawostki, które mogą niektórych zaskoczyć, chociaż zastanawiam się, czy nie nagrać tych pierwszych odcinków ponownie, bo jakość audio i wideo jest tak słaba, że brzmi to jakbym, nie wiem, gadała przez jakąś rolkę od papieru toaletowego, a nagrywała jakimś... patelnia. W każdym razie źle się to chyba ogląda, tak mi się wydaje, więc możecie napisać, co o tym sądzicie. I po prostu nie będę już przedłużać, bo ten odcinek i tak chyba wyjdzie dosyć długi. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to odwiedźcie mnie na Instagramie i Facebooku i zaczynajmy. Dzisiaj zaczniemy sobie od zadania, o którym dowiedziałam się od jednego z moich widzów, a dokładnie 05J Sikora, za co serdecznie dziękuję. Możliwe, że to ja je tylko przekopiłam, ale jest naprawdę dobrze ukryte moim zdaniem. Udajemy się do miejsca wskazanego teraz na mapie i za pomocą zmysłów wiedźmińskich znajdujemy podświetloną cegłówkę. To jakaś skrytka. Dziękuję, Geralcie, za tą cenną wskazówkę. Zadanie o nazwie Pełna Konspiracja zaczyna się od informacji, że kompania handlowa układa się z cesarzem i z tego co zrozumiałam, mają na celu odwiedzenie Radowida od władzy, który znalazł sposób, jak położyć łapę na Nowigradzie. Wystarczy przekonać do siebie Hemelfarta, czyli hierarchę Wiecznego Ognia i voilà. Co do samej kompanii handlowej, nazywanej też korporacją albo gildią, to była to najbardziej wpływowa organizacja w Nilfgaardzie, która podobno miała za zadanie wzbogacić się w ramach handlu, ale za plecami spiskowali i odwalali no niezłe gówno, w skrócie sami chcieli rządzić. Znanym nam członkiem tej organizacji jest choćby Declan Lloyvarden z pierwszej części Wiedźmina, najprawdopodobniej krewny Berengara Lloyvardena, nawet nie wiecie ile musiałam próbować, żeby to powiedzieć. On był założycielem tejże organizacji. Kolejnym osobnikiem, który ostentacyjnie nosi na szyi symbol gildii, jest Morvran Voorhees, ale to później. Następna szpiegowska wiadomość znajduje się w skrytce za kuternogą Katarzyną i z niej dowiemy się, że kompania handlowa ostro się targuje w zamian za poparcie cesarza. Nie chodzi tu raczej o pieniądze, ale o wpływy na wschodzie i południu. Planują także omamić Hemelfarta. Pamiętacie przyśpiewkę Masko Nurów o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie? Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Panie, nie obrażaj pan, dobre? Tak planowali go właśnie przekupić. Jeden ze szpiegów miał podstawić na przyjęciu Wegelbudów ich piękną dziewczynę, a pieniądze i sprzęt na tę operację miały znajdować się w kanałach, więc tam właśnie się udajemy. Wymiana się chyba nie udała. No niestety, ale znajdujemy znów notatkę. Okazuje się, że kompania zerwała negocjacje i nie poprą Emhyra. Cytuję. Plan z Hemelfartem nie ulega zmianie. Z naszej strony wszystko gotowe. Niech tylko twoja dziewczyna nie zawiedzie. Po tym jak kompania zdradziła, od powodzenia tej misji mogą zależeć losy wojny. Z racji, że jestem ciekawska, jak wiecie, to postanowiłam przejść się na to przyjęcie i przyjrzeć bliżej całej sprawie. Jak wiemy, jest tam również Voorhees z jakimiś przyjaciółmi o imionach Greg i Dergov. Być może to są członkowie gildii. Miałoby to sens. Przy fontannie możemy też zobaczyć Nilfgaardkę, za którą ugania się jakiś chłop facet, a raczej napastuje ją i nazywa panną Klementyną. Nie wiadomo, czy to jest jej prawdziwe imię, czy tylko on ją z kimś pomylił. Pokradnę pani buziaczka. Zobaczy pani. Tylko proszę nie uciekać i zdjąć łaskę. Jest pan pijany! Wszystko powiem pana żonie! Dobrze, ale najpierw buziaczek. Pomyślałam, że to może ona jest tą wspomnianą dziewczyną z Nilfgaardu, ale tego również nie wiadomo. Tak w sumie tu niewiele się dowiedziałam. Dobrze, co do tego balu mam jeszcze jedną małą ciekawostkę, mianowicie w stodole możemy zobaczyć kolejną ukrywającą się kobietę. Klepnąć cię? A w pobliżu mężczyznę, który wygląda jakby jej szukał. No fajnie, fajnie. Dodatkowo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale oprócz tego, że obraz od niziołków przedstawiający hrabię Hemelfarta możemy dać jest krowi i no rzeczywiście zawiesią go w kameleonie, to ma on twarz zrobioną na podobieństwo papieża Polaka.
Jeszcze jak? Tak szczerze, to chyba nie jest zbyt miłe porównanie. Ron, widz małego Łęgu, jest bardzo irytującą postacią i ciężko jest sobie odmówić zabicia go przy trzecim spotkaniu, gdy wyskakuje na Geralta z całą swoją bandą. Ale jeżeli użyjemy na nim znaku, to możemy za nim pójść, bo co ciekawe, idą oni posiedzieć sobie na molo. A jako molo mowa, to nie można pominąć jeszcze jednej osobistości, która się w pobliżu znajduje, czyli... Adriel! A jakże? Ochlapus z Wiedźmina 2, znany i lubiany, w Wiedźminie 3 leży pijany i nie ma z nim żadnego kontaktu. Założył on firmę o nazwie Odrin i przyjaciele skup butelek. I jak widać, jego kumpel zajmuje się biznesem, gdy Odrin jest niedysponowany. Możemy u niego zakupić 230 pustych butelek, a to pewnie tylko po samym Odrinie. W całym wiedźmińskim świecie, w Velen, Nowigradzie, na Skellige, przy okazji dodatku Serca z Kamienia, a nawet w Toussaint, możemy znaleźć ślady po Odrinie na tablicach ogłoszeniowych. Raz Odrin wcielił się do nilfgaardzkiej armii i gdy napił się i objadł, uciekł przez latryny, tak więc został dezerterem. Na Skellige jeden dobry człowiek znalazł go zalanego w trupa, przyjął go pod swój dach, a ten wypił mu cały zapas miodu, wyhędożył żonę i ukradł konia jego bratu. Podaje się za weterana, okrada wieśniaków, karczmarzy, nie płaci rachunków, wypija cały alkohol, zabiera srebrne zestawy. Są też ogłoszenia, które sam wywiesił, na przykład, że poszukuje kompana do picia, za darmo oczywiście, na Krzysia, albo podaje się za młodego, przystojnego młodzieńca, który zadowoli każdą białogłowę, bez wyjątku, bez względu na wiek, rasę i wygląd. Zawiesił też notkę o nazwie Moja myśl na dziś. Każda wędrówka zaczyna się od pierwszego kroku. Postaw go w Kuroliszku. Odrin. Podobno zostało to wyczytane z plików czy z kodu gry, że Odrin nie miał być tylko taką postacią, która nic nie mówi, a jego obecność miała mieć dosyć spore znaczenie przy wykonywaniu zadania na Łysej Górze. Tak więc mało tego, pomimo tych wszystkich przewinień, o jakich się dowiadujemy, w Toussaint przy okazji wykonywania zadania Wieczne Odpoczywanie, które jest o... Coś jakby niedźwiedź pierdolną w kredens. Rozumiem. Ja też ci nie pomogę. Dowiadujemy się, że Odrin zawitał i tu. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie! Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze. Ale teraz czas już na drugą ciekawostkę. Ona będzie dosyć krótka i będzie dotyczyła Triss Merigold. Wymyśliła ona cały podstęp przeciwko Mengemu, że wiecie, Geralt ją przyprowadzi do koszar i wtedy będą mogli wyciągnąć z niego informacje. Geralt ma jednak dobre serce i praktycznie w każdym momencie tego zadania możemy przerwać tą całą maskaradę i po prostu przerzedzić trochę oddział łowców czarownic. Jeżeli nie uda nam się wyciągnąć informacji z Mengego na czas, to będziemy musieli udać się na spotkanie ze szpiegiem Jamurlakiem, gdzie jesteśmy świadkami sceny, która bardzo mi się podoba. Mianowicie Triss pokazuje, na co ją stać, pokazuje swoje możliwości i torturuje go, żeby ustąpił. Na sam koniec mamy możliwość, czy Triss powinna szpiega zabić, czy powinna mu usunąć pamięć. Razem z Mengem ustawił stosy na rynku. Za to należy się śmierć. Ale pomogłem przecież! Pomogł! Ferem Amgau. Jeśli powiemy jej, aby go zabiła, możemy podejść do jego ciała i je zbadać i Geralt powie coś takiego. Wygląda jak żywy. Co wskazuje na to, że ona jednak nie jest bezwzględną osobą i usunęła mu po prostu pamięć, nie zabiła go tak czy siak. Na sam koniec rozmowy sama mówiła, że źle się czuje po tym całym torturowaniu, że idzie się upić winem i tak dalej, więc... Tak więc myślę, że to raczej do niej pasuje. A jak już mowa o Mengę, to warto wspomnieć o zadaniu Nieuchwytny Złodziejaszek. Triss proponuje, by odnaleźć przyjaciela Geralta, Dudu, który mógłby im pomóc w sprawie Jaskra. Być może nie wiecie,
a może wiecie, nie wiem, że możemy taką propozycję złożyć również Dopplerowi ze zlecenia, jeśli nie odnaleźliśmy jeszcze Dudu, który będzie miał bardzo, ale to bardzo konkretne zdanie na ten temat. Daruję ci, jeśli w zamian mi w czymś pomożesz. Potrzebuję Dopplera, żeby zamienił się w Kaleba Mengego. Popłynął na Wyspę Świątynną i... Że co? W życiu tego nie zrobię! Już lepiej na miejscu mnie zabij, chociaż tortur nie będzie! Dobra, mniejsza z tym, idź. Tylko już nie kradnij, bo znów się spotkamy. W innych sprawach będzie już mniej konkretny. Zjadłbym coś. A pieniądz jakiś masz? Zjadłbym coś. Zadanie śmiertelne grzechy. Otóż jedną z ofiar jest, jak wiecie, Fabian Meyer, na którym przeprowadzamy autopsję. Jest pewna ciekawostka związana z tą czynnością, o której mówiłam w innym filmie, jest nawet śmieszna, ale nie będę się powtarzać. Teraz ważne jest to, że miał on kiłę. Był on stolarzem, który przedstawiał damskie figury religijne o wydatnych kształtach, często nagie, co nie podobało się kościołowi. Oprócz tego wydawał większość pieniędzy na dziwki w zamtuzach. Od jednej z nich zaraził się kiłą, później prześladował ją i jej groził. Taki tryb życia doprowadził do jego śmierci w sumie, bo wtedy zainteresował się jego życiem zatroskany. Możemy podejść do warsztatu jego i jego brata przed misją Śmiertelne Grzechy, gdzie podsłuchamy między nimi krótki dialog. Ech, jakie niunie tędy chodzą. Cyce jak melony, aż się chce ściskać. Ech, Fabian, to oglądanie się za dupami przywiedzie cię do zguby. Tak więc, jak widzicie, jego brat przewidział, jak może się to wszystko zakończyć. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że stoją naprzeciwko nich dwie rzeźby. Jak widzicie, rzeźba po stronie Gasa, chyba Gas to się czyta, jest w pełni ubrana i tak dalej, a rzeźba Fabiana jest naga, więc jeszcze przed rozpoczęciem misji możemy się czegoś dowiedzieć o tych postaciach. Kolejne ciekawostki będą z zadania Wielka Ucieczka, tak więc pierwsza scena, którą mogliście pominąć, bo trzeba być naprawdę fight łapą, żeby tego nie zrobić, ma miejsce, gdy nie uda nam się złapać naszego małego uciekiniera i wejdzie już na dach, na balkon, do akcji wkroczy wtedy Jena. Za długo się z nim cackasz, Geralt. Ratunku! Tak więc przejęła sprawę w swoje ręce. Co ciekawe, jak za nią pójdziemy, to zobaczymy, że zanim się teleportowała, schowała się w takim zaułku, no bo wiecie, nie może ryzykować w końcu. To Nowigrad. Następna ciekawa rzecz, którą postanowiłam tu umieścić, tyczy się oczywiście Zoltana. Podejrzewam, że większości graczy nie udało się zwerbować go, by pomógł upić strażników, a to dlatego, że nie można wcześniej pomóc Triss w ucieczce czarodziejów, co moim zdaniem jest bardzo, no mało prawdopodobne, bo chyba każdy chce wykonać większość misji, tym bardziej takich, które są związane z głównymi postaciami, jak Triss. Jeśli jej pomogliśmy, to łowcy czarownic zaczną znęcać się tym razem na innej mniejszości, co mają w zwyczaju, czyli na nieludziach, i Zoltan będzie zmuszony odmówić, no ciężko mu się dziwić. Jeśli jednak zostawiliśmy magów w mieście, to po pierwsze... Tak źle jeszcze nigdy nie było. Nie wydostali się z Nowigradu, więc stanęli do ostatniej szaleńczej walki. Uliczni wieszczkowie, chiromanci, zielarze, zaklinacze amuletów. Choć mieszczanie zawsze korzystali z ich usług, nigdy im nie ufali. Ktoś, kto może poznać ludzkie lęki i słabości, zawsze budzi niechęć. Wolne miasto Nowigrad stało się dla czarodziejów pułapką. Przekupnie i rzemieślnicy wstrzymali oddech, gdy po pogardzanych magików szła śmierć. Nie spodziewali się, że czarodzieje stawią jej czoła z bronią w ręku. A po drugie, Zoltan nam pomoże. Jeśli tak stawiasz sprawę, dobra, coś wymyślę. Możesz na mnie liczyć. A ty dokąd idziesz? Możemy być świadkami łowców walających się na podłodze, czyli tam, gdzie ich miejsce. Co ty? Chlejesz na służbie? A kto mi zabroni? Dobrze. Jak ktoś grał w Wiedźmina 2, to oprócz Odrina powinien kojarzyć też Shelia de Tankerville. Mieliśmy wybór, czy chcemy ją zabić, czy nie. I o dziwo, jeśli przeżyła, to możemy ją spotkać z Margaritą w celi więziennej.
Wiem, ja też byłam w szoku. Wyciągnę cię stąd. Nie ma szans. Zgnijemy tu obie. Sheila? Złapali ją przede mną. Jest w ciężkim stanie. To na nic. Bez klucza nie puści. Tak więc udajemy się po klucz do naczelnika. Cześć. Każdy twój krok będzie podliczony i osądzony. I really don't care. Gdy już go mamy, to możemy się rozejrzeć trochę po więzieniu i można zauważyć, że są też inni osadzeni, którym możemy pomóc. Dzięki. Dzięki, panie. Niech ci bogi wynagrodzą. Dziękuję. Uważaj, żeby cię nie dopadli. Poszłam za nimi i okazało się, że udają się prosto do kanału, skąd później pewnie zwieją. Oby im się udało. Wróćmy do naszych czarodziejek, bo czeka nas bardzo ciekawa scena. Rita! Sheila! Jak dorwę skurwysynów, którzy wam to zrobili! Jena, ja już nie dam rady. Wytrzymaj jeszcze, musisz wytrzymać. Umrę, Jena. Jestem czarodziejką. Pozwólcie mi odejść z godnością. Jen, zabierz stąd Ritę. Geralt. Jena. Choć raz się z nim nie kłóć. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Kiedyś prosiłabym, żebyś tego nie robił. Nie prosiłabyś. Jesteś na to zbyt dumna. Nie wiem sama, co o tym sądzi. Trochę to dziwne, że nie próbowali jej ratować. Mogła przyjść po nią Triss, jakoś ją przenieść, albo Yennefer się po nią wrócić, skoro nie mogła wziąć więcej niż dwie osoby ze sobą. Nie wiem. Napiszcie oczywiście, co wy o tym sądzicie. A jak już jesteśmy przy zabijaniu czarodziejek, to przecież nie może zabraknąć nabitej na pal Keiry. Zdaję sobie z tego sprawę, że być może większość z was o tym wie. Tylko jest pytanie, czy widzieliście tą scenę, jak to wygląda, ponieważ mamy jedną krótką, właśnie dodatkową misję z Triss, która jest moim zdaniem zrobiona interesująco, więc pomyślałam, że wam ją pokażę, tym bardziej, że chyba przez 3 czy 4 godziny starałam się ogarnąć jakikolwiek zapis, w którym Keira byłaby wysłana do Radovida i żeby to było bliżej tej misji właśnie, ostatnie przygotowanie, bo musiałabym tutaj przechodzić całą grę od nowa. Nie będę nic chyba więcej dodawać, po prostu pokażę wam tą scenę. Keira przeceniła swój urok. Chciała się wkupić w łaski Radovida, stworzyć dla niego potężną broń. Próbowałam ją od tego odwieść, ale nie chciała słuchać. Radovid ją wyśmiał, kazał pojmać, a potem nabić na pal. Nie mogłam nic zrobić. Keira Metz była krętaczką i lubiła manipulować innymi. Była uparta, nawet jak na czarodziejkę. Ale trudno było jej odmówić uroku i daru przekonywania. W głębi duszy Keira Metz była małą dziewczynką. Oczekiwała od życia zbyt wiele i chciała dostać wszystko. Natychmiast. A małe dziewczynki kończą źle, jeśli wpadną w nieodpowiednie towarzystwo. To bardzo w jego stylu. Mógł ją powiesić albo ściąć. Nawet śmierć na stosie byłaby szybsza. Ale on wolał patrzeć, jak się męczy. Nim wyjedziemy, musimy ją pochować. Nie pozwolę, żeby zgniła na palu i rozdziobały ją wrony. Jesteś.
Nareszcie. Co teraz? Musisz się zająć strażnikami. Lepiej, żebym się nie pokazywała. Mogą mnie rozpoznać. Jasne. Zostań tutaj. Idę. Czym zawiniła? Tym, co wszystkie. Czarostwem i kurwieniem się z demonami. Ponoć Radowida chciała uwieść, ale ją przejrzał i pokazał, jak się u nas traktuje zdrajców. Przyszedłem zabrać ciało. Nic nam nie mówili, że ktoś ma przyjść. Mamy rozkaz pilnować wieźby. Zabierajcie się stąd, obaj. Chyba nie wiesz, do kogo mówisz. Do dwóch idiotów, którzy zaraz będą dwoma martwymi idiotami. Zabiorę ją w bezpieczne miejsce. Potem będę na ciebie czekać pod pasiflorą. Na pewno nie potrzebujesz pomocy? Nie fatyguj się. Do zobaczenia. No niestety, bardzo to przykre, no ale... Ale sama Keira tego chciała. Dzisiaj mamy taki bardzo mroczny odcinek, dużo śmierci, tak więc nie wiem, czy wiecie, ale w pobliżu Nowigradu jest krematorium. I oprócz tego, że pracownikiem tego krematorium jest czarodziej, który się ukrywa, oczywiście on mówi, że jest aptekarzem i Geralt go rozpoznaje z Wiedźmina 2, mówi, że widział go na szczycie w Lochmuin. To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem, o nie, jestem aptekarzem. Ach, ten dialog z Gwinta. To jeszcze oprócz tego możemy posłuchać rozmowy NPC-ów, którzy zdradzają nam, jak wyglądają pochówki znawców Wiecznego Ognia. Mnie to zaciekawiło, tym bardziej, że rozmawialiśmy dzisiaj o Hemelfarcie i o łowcach czarownic, więc dużo tego było. Niech to będzie takim zwieńczeniem tego całego tematu. Trzeba go nam było w ziemi pogrzebać. Nie zatrzymywać się! Wiesz, co mówi Kościół? Zmarłych należy palić, mogiły to pogański przeżytek. Może i... ale gdzie ja teraz kwiaty złożę? Gdzie wina uleję synkowi? Mówili na kazaniu, zamiast kupować dary dla zmarłych, trzeba złoto dać Wiecznemu Ogniowi w ofierze. Przedostatnia ciekawostka dzisiaj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gdy rozmawiamy z Tasakiem... Co tam, mordo? To jest on jakby na równi z Geraltem, pomimo tego, że jest krasnoludem. A może nawet siedzi trochę wyżej? Wszystko dlatego, że jak wyjdziemy z dialogu, to możemy zobaczyć, że siedzi on na poduszkach, czyli on jako przywódca bandy chyba psychologicznie próbuje pokazać, że jest wyżej nad innymi albo na równi z nimi. Chce chyba ustalić swoją dominację. I ostatnia ciekawostka dzisiaj ma miejsce w dokach. Nie wiem, czy wiecie, ale jest tam taka bardzo mała mini misja związana z kurtyzaną i jej klientem. I Geralt, jak to Geralt, może podejść się wtrącić. Posłuchajcie. Zobaczysz, co ci zrobię, suko. Podnę ci gębę tak, że ślepy na ciebie nie poleci. Żebym ja ci czegoś nie widziała. Takie dziwne oczy? Zamknij się! Co tu się dzieje? Gówno, wyroś się! Ona nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Poradzę sobie. Milcz! Odejdź stąd, bo cię zabiję. A po co od razu te nerwy? Kto ci się pozwolił wtrącać? Hmm? Wszystko w porządku? Ta przebieranka to chyba nie był dobry pomysł. Widzisz? Wybiłeś go z roli. Ja już sobie pójdę. No chyba. I na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Oczywiście napiszcie, czy wam się podobało. Ogólnie nigdy tego nie robię, ale ostatnio zorientowałam się, że prawie 50% osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybują tego kanału. Więc chyba po raz pierwszy, nie, może kiedyś na początku,
o tym mówiłam, ale jeżeli tego nie robicie, to możecie zasubskrybować mój kanał. I w sumie to tyle. Życzę Wam miłego dnia albo miłej nocy. Pamiętajcie, żeby o siebie dbać i do zobaczenia. Pa!